Cześć, siemanko, z tej strony Łukasz i witam was na kolejnym odcinku z Farminga 17. I oto w tym odcinku będziemy robić mucenie soi. Tam za chwilę będziemy, a wasze dzięki za suby, bo mam dzięki za wszystkie, bo tym odcinku mam 24, no może być 24 wyświetlenia i 71 łapę w górę i jedno w dół, 5 w górę i jeden komentarz. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Sebastiana, pozdrawiam moją klasę, pozdrawiam Bartka, pozdrawiam Szymona, pozdrawiam Marcina, pozdrawiam Radzia, pozdrawiam Kubę Timka, Kubę, Filipa, właśnie pozdrawiam moją klasę. I o tym odcinku będziemy te pole mucić, tą soję. Tak, i właśnie przeskakujemy do case'a. No. Dzięki subie, bo aż ten, nawet nie myślałem, że aż tyle będzie. Z tyle subów, tak sporo. I właśnie, już nie będę nagrywał piosenek, tylko same gry. Tak, same gry będą tylko. Tak, będą same gry tylko. Tak. Same gry, ale bez cipisa, tylko same gry, same gry. Soja? Soja chyba. O, soja pewnie. I tylko będę grał, ale 17 tego bez tipisa. W ogóle nie będę śpiewał, tylko będę grał i grał tipisa. Nie tipisa, tylko streamatora będę grał oprócz tipisa. I mocimy case'em, case to się nazywa 16 60 case. Bardzo fajny case orek. I oto w tym odcinku będziemy tą soję tego będziemy snąć. Procencik jest. Tu szału nie ma. No. I właśnie tylko. No i dzięki za. Aż tyle nie myślałem, że będzie tyle subów. Bardzo dziękuję. Oby tak dalej. Oby tak dalej, żeby aż tyle mieć subów. Bardzo to pomaga. Za aż tyle mieć subów. Bardzo dużo. Aż tyle nawet nie myślałem, że tyle będę miał subów. A tu patrzę się, aż tyle subów. No. Ogólnie tutaj tak za bardzo tej soi nie będzie. Może zbiorniczych będzie max. Bo to ja zbiornik z sobą. Wiem, tutaj to dorą do plafą. Pierwsze plony, to wiecie, nie? Kurde. Za bardzo to tak nie będzie kokosów. Jak na pierwszy rok, to pierwsze pole to co może mieć. A w taki duży nie będzie. Tego zbiornik. Case to case, bardzo fajny. Dzięki za suby, bardzo to pomoże na mój kanał, bardzo to pomoże na mój kanałek. Oby tak dalej. Oby się tak utrzymał, albo nawet lepiej. Nie wiem, sorry, co tak jadę? Bo chcę to wyrównać. I dlatego tak jadę, żeby to wyrównać później. Tu zrobiłem przejazd trochę. Cofamy. Nie, możemy włączyć radio. Bo nie to. Mam, to. No właśnie i bardzo. Ale fajne to. Ja mam coś zobaczyć na dole, fajnie się tym zabiera tą soję.
Nie patrzę tam, ale patrzę tu. Bardzo fajnie to, to zabiera. O. I tak trochę będzie. No i bardzo fajne. No, no właśnie i tak idzie. Tu jak po, nie wiem, może tu zrobię większe albo już nie. Pewnie nie będę, ale na pewno tam drzewa zabiorę i pytam. To pewnie może zrobię później. Później zrobię, może większe zrobię. O, właśnie, o, tu musimy. No, bardzo fajne. Ogólnie tutaj też chyba podróże, tutaj tam do końca drogi trochę będzie, bo zrobię większe. A, 16%. Może być. Nie za dużo, ale może być, jak na soję. Bo soja to tak za dowę to nie zbiera. Trochę wyciszę grę, bo trochę mam za głośno. Bo podło tak za bardzo soja to tak nie zabiera. Trzeba uważać, żeby nie przerąbać. Zrobimy więcej wyjazdów, może dwa albo trzy. No właśnie, i cofamy. O, jak kombajnik w miarę spoko. Go zostawię chyba do końca pewnie. Ten kombajn już chyba go nie będę zmieniał. Chyba już nie. Oj, uwaga, cofamy. A, startłem tyle. A, no właśnie, bardzo fajne, tu musimy. Mamy 7 minut. Co jest 7 minut? Ja, coś leci. To zostawiamy, nie wiem, może otwarty, bo mamy 15:22. Jak to nagryłem, oczywiście. Mam takie, żeby to się wgrało. A nie, to tyle lipa. Że się nie nagram. A ja nie wiem, to zboże może, które pojedziemy. Oby się nagrało. Chyba się tak idzie. Jeszcze pozdrawiam Bymasa i Dziętasa. Pytam Igora, pozdrawiam Czarka, Filipa, no. Jego tam. Nie wiem kogo tam. Sylwię chyba też coś tam mówiła, ale chyba. Nie jestem pewien. Nie, właśnie Sylwia też mówiła, że mam pozdrowić chyba. Nie wiem, nie. I jak nie, to nic nie było. A jak tak, to tak. A jak nie, to nie. To w ogóle nic nie było. I właśnie mówimy. Kombajnik, jak kombajnik, bardzo fajny. Chyba większego headeru to chyba nie będę dawał. Chyba nie. Ja widzę, tu mam 20 249 tysięcy. No, a to w euro, nie? No, mam w euro, a na polskie. A no właśnie, i na kolejnym odcinku może zrobię zbieranie ze słomy, ale tą przyczepę może wypożyczyłem. Tą przyczepę chyba kosztuje 1200, czy no, czy ile tam, tam po odcinku sprawdzę. Właśnie, jak to najpierw wszystko na słomę,
No i tam płyn dla tego czerwonego, co tam jest z tym dachem, to właśnie tam będziemy wysypać tą słomę. No i tam trochę pieniążków przybędzie. A na razie może wypożyczy, może płyn kupię. A na razie się wypożyczy. Na razie się wypożyczy, może płyn się kupię. Ona się nazywa Pottinger, czegoś. To sprawdzimy nawet za chwilę. O, chwila, gdzie to jest, gdzie to o, tu. Nie. No, Pottinger. No, właśnie kosztuje 31, wypożyczenie to 13 tysięcy. Se zmieści. Ile ona zmieści? O, tu mamy 21. 21 ton 30 litrów, a tu mamy 34, 44 i 50. To nie, na razie to mieścią się wypożyczyć, może później się kupi. No, może kupię większą, albo na razie to nie. Słyniałem, no ile to może być? Trochę nie mam. 10 czepek. No, to na razie tą słomę to wypożyczę i dopiero później kupię może. Ja sprawdzimy, czy to się będzie opłacać, a jak tak, to kupimy tyle. Za 21 tysięcy, no. Trochę kosztuje, mamy 12 minut. Na odcinki to nie zrobimy. Nie ma sensu. Właśnie, no, trochę to kosztuje, taka ciepka. No ale damy radę. Ale pójdź się poprawić, co wcześniej poprawia. Cofamy. I do przodu. No właśnie, no jak tak mówię, mowa, no. I powiedzieć, to pysyk mam teraz, czy mam to wypożyczyć, czy kupić normalnie? Bo wypożyczyłem to, nie wiem, 13 tysięcy, a to kosztuje normalnie. Kosztuje 21 tysięcy, no. A to ma 21 ton i 30 litrów, nie. Litr chyba tam był, albo co? Nie wiem właśnie. No właśnie, no i ma 13 minut. Chyba nie zdążę to wysypać, nawet połowy nie ma. A myślałem, że na odcinku to wysypia, to. A tu nie wysypię. Nie chciałem wysypać. Szkoda, że nie wysypia, ale. No ale coś może będzie, ogólnie bardzo. Tu chyba, nie wiem, tu są te puste, tam mam trawę. Bo może powiem, wiatkę się postawi na maszynki, ja będę miał oczywiście większe. No właśnie, no właśnie i właśnie chcemy. Może kredycik może się zabierz, może na traktorek, nie. Ogólnie najpierw chcę kupić przyczepę. Tak. Kupimy może na odcinku tą przyczepę i tą pojedziemy, bo pojedziemy po nawozy i po do siania. No. Przyczepa tego, no przyczepa tego. Nawozy nie. Nawozy na to miejsce, nie wiem, ma dwa albo trzy worki max. Tam się wysypie, tam się cofnie i się wysypie. Nie muszę na tych bibagach, tylko mogę od razu wysypać. I mnie to z głowy. Nie, jak widzicie, masę Fogusima. Cienkie opony, bo zamieniłem, bo dałem nawóz. A,
Właśnie i rozsiewacz zmieniłem na większy, bo co rozsiewa to ma chyba 21 metrów, a to ma chyba 9, tylko no to wolę tą większą niż tą mniejszą. Chyba każdy no nawet wolał, żeby wysokim, żeby większą zrobić. No odcinku to nie zdążyłem, bo jest 15 minut, no prawie 16 minut. Mamy tak do 20 minut. No 17, no o, może być taki. To pewnie mamy 50%, no może zbiorniczek będzie. To powiem na drugim odcinku, ile tutaj było zbiorników, a tu chyba się zbiornik się zmieści chyba 4 putony czy 5 nawet wchodzi na ten zbiornik. W miarę ja szeroko. W miarę ma tym pojemności tym. Ten zbiornik większy niż bizon, kurde. Cofamy. O, i musimy. Dojedziemy do końca i chyba będziemy już końc, bo mamy 17 minut, a jest wpół do czwartej. No właśnie, czy to zdanie, żeby mieć już otwarty ten filmiczek. Mam taką nadzieję, że zrobię otwartej ten filmik. Cześć, będziemy kończyć. Dajcie łapkę, dajcie suba. Piszcie w komentarzach, to czujecie na drugim odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa.